I tak, hejka siemka, witam wszystkich, piątek 29 kwietnia i oczywiście w lesie, tak, postanowiłem wybrać się na spacerek do lasu, no i na 15 minut dla lasu odwiedzić też flamingowe drzewo, dawno mnie tam nie było, także mamy godzinę 14.52, tak właśnie po południu, przed pracą jeszcze, bo mam w tym tygodniu nocki, ostatnia nocka przede mną. No a ze mną flamingowa torba od Kobylina, pozdro Kobylin, rękawice oczywiście od Marcina z kanału tam na dnie, przy okazji pozdrawiam teścia. No i co, a na moich nogach nowe flamingowe buty, także zobaczymy, czy jakąś puszkę zniesiemy, flamingówkę. Wielkie dzięki Kamil. No i co, no idziemy na taki piękny spacerek, no zazieloniło się fajnie w lesie, także jest fajnie, robi się majowo. Dawno lasu nie było, pytaliście o las. No ja oczywiście w lesie byłem kilka razy, ale nie zawsze kręcę. No tak idziemy, generalnie porządek, ale tu już coś się pokazuje. No tak, opakowanie z góralek i zbieramy rękawiczki. Bierzemy śmieci. Pierwszy bant do torby trafi. Fuch. No i tak, skręcamy w kierunku flamingowego drzewa. Także ci co wiedzą, to jest znają po tą topografię tego lasu. A tutaj coś się pokazuje. Folia. Jedna flamingówka. Druga flamingówka, stalówka jakaś taka rozwalona. O, papierek z czegoś. No są rzeczy, są. Tutaj ten las jeszcze taki szary, tych liści, brązowy. I tutaj błyszczy taki papierek, cukierek. No tak jest fajnie, sympatycznie, że nie chce mi się nic mówić, bo szkoda zagłuszać ten dźwięk. No ale karteczka wisi. Także jest fajnie. No i co, jest czysto? Jest czysto. No i te wpadły jeszcze trzy kapselki, tak więc pokręcimy się tutaj po okolicy. I da się jeszcze coś upatrzeć. To jest taki spacerek, zawsze wyjść do lasu, warto się przewietrzyć. Coś tutaj widać, ktoś ma coś tutaj dokarmił. Tak się właśnie dokarmia zwierzęta w lesie. Potem dziki dochodzą i szaleją. A tam coś takiego dziwnego jest. Po tabletkach to chyba nie od dokarmienia zwierząt. Kapselek, ale nie ma butelek.
to jest za dezodorant? A to jakiś gaz pieprzowy. Nic, wychodzę z lasu. Coś jest. Coś jest. Kolejne jakieś papierki, pakowania z lekarstw. Chyba się ludzie leczą w lesie. A tutaj wężowisko. Znak kolejowy. To jest jakiś znak. Mamy węże. To je pozbieramy stąd. A było tak pięknie. Folia z węży. Więc pozbieramy to wszystko. Te rzeczy nie mogą być w lesie. No i tak, wężowisko zlikwidowane. Artur z Kaniowa. Ty pewno wiesz, co to jest za znak. No i takie... brak słów, no. Takie miejsce właśnie się odkrywa w lesie, chodząc. Też jakiś świeży temat. No ale nic. Posprzątane, podziałane. Był gaz, gaz węże i dziwne znaki. Idziemy dalej. Tak, jakiś leży. Worek foliowy. Także torba już ciężka jest od tych węży. Zapowiadało się tak niewinnie, spokojnie. Kapselki, pierwszy kaliber. Ale powolutku wychodzimy. Mówię, tak fajnie ciepło jest. Jak pompą wychodzę właśnie z tego filmikowego lasu na drogę z powrotem w kierunku przyjazdu kolejowego będę szedł. Także jest fajnie. Zobaczymy jeszcze po drugiej stronie drogi. Jak to właśnie tutaj wygląda. Taka sytuacja właśnie. Węże, gaz i znaki. I tutaj coś z lodów. Były lody w lesie. Ale fajnie. Patrzę na zegarek, 15:10. Już jest. 14:52 było, żeśmy wchodzili. Czy już 18 minut w lesie. No i co? No pomalutku będziemy wychodzić z lasu. Ja jestem zadowolony z tych 15 minut dla lasu. Teraz może jakaś kawka. Kolejny papierek. Śmieci oczywiście trafią do śmieci. Węże na przok. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to wychodzi z lasu. Torba taka się przydaje. Także sezon majowy można uznać za otwarty. Zobaczymy, jak to po majówce będzie. Od jutra na pewno zaczną się tutaj spacery rowerowe, piesze tymi szlakami. Także, ale jest fajnie. No i co, mój kochany? Ja bym oczywiście pomalutku kończył. Nie chcę przeciągać. Gorąco wszystkich zapraszam do właśnie do takich 15 minut dla lasu. No i co, no, standardowo. Jak się podobało, to zapraszam do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tylko Flaminga. No i na poprzednie, myślę, różne ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.